Z początkiem nowego roku w życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy o ruchu drogowym. Wśród wielu regulacji mających poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach wprowadzono także te dotyczące wszelkich manipulacji przy tachografie. Dziś kierowca za takie działania nie tylko otrzymuje karę finansową, ale także traci prawo jazdy na 3 miesiące. W powiecie kłodzkim od początku roku 8 kierowców zawodowych straciło prawo jazdy w związku z nowymi przepisami. Manipulacje przy tachografie to na przykład brak rejestru czasu i przebytej drogi, korzystanie z niedozwolonych urządzeń powodujących przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf lub używanie cudzej karty kierowcy. Myślę, że to jest dosyć ostra kara. No na pewno w jakiś sposób ułatwi, ale jeśli będą jakieś niewyjątkowe sytuacje, że ktoś w jakiś sposób manipulował, myślę, że zabranie komuś narzędzia do zarabiania chleba to jednak spora kara. To jest dobre, no bo będą, jak się mówi, będą wszyscy przestrzegać danych przepisów, jakie są na drodze, no i na pewno to będzie korzystne dla nas, nie? No ja już jeżdżę prawie 15 lat. No i poprawia się wszystko. Bo znacznie gorzej już było, przypuśćmy 10 lat temu, a teraz są poprawy na drogach, no. A dużo już miał pan kontroli w swojej pracy? Tak, no zdarzały się kontrole, które przebiegały oczywiście pozytywnie, no bo nie było żadnych przekrętów, nie robi się, wszystko jak to się mówi jest legalne. Jeżdżę już 5 lat, nie miałem jeszcze dodatkowo nigdy jakiejś ostrej kontroli ze strony inspekcji drogowej, ale ze służby celnej zdarzyło się już z 15 razy. Zima jest najcięższym okresem dla każdego kierowcy tira, no, ale trzeba sobie z tym jakoś radzić. Myślę, że łańcuchy, dobry bieżnik. I myślę z tych nowości takich korzystać z aplikacji internetowych, gdzie będą opady śniegu i tak dostosować godziny jazdy, żeby nie jechać w największy śnieg lub czy mrozki. W związku z nowymi przepisami na zmiany muszą się przygotować również kierowcy i właściciele busów. Oczywiście wchodzą jeszcze zmiany związane z pakietem mobilności dotyczące obowiązków, jakie posiadają przedsiębiorcy posługujący się tak zwanymi busami, czyli mówiąc tak fachowo, pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. I od 20 maja wchodzą przepisy, które nakazują posiadanie w ruchu międzynarodowym, w transporcie międzynarodowym, takim przewoźnikom licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, czyli towarów, mówiąc tak w skrócie. I te przepisy wchodzą w stosunku do pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. I póki co nie wchodzą przepisy, bo chciałem też to, żeby to jasno brzmiało, nie wchodzą przepisy w zakresie tachografów w tych pojazdach. One są planowane, już są tak naprawdę regulacje przyjęte, ale to wejdzie dopiero od połowy roku 2026, więc jeszcze ci kierowcy i przewoźnicy mają czas, żeby się dostosować. Natomiast co do licencji, te wymogi już są w tej chwili jakby no, do spełnienia, dlatego że będzie 3 miesiące czasu na uzyskanie takiej licencji. Licencję wydaje zresztą służba i dokładnie organ administracji publicznej, który ja reprezentuję, czyli Inspekcja Transportu Drogowego, a dokładnie Główny Inspektor Transportu Drogowego w Warszawie wydaje takie dokumenty, także przewoźnicy już teraz mogą powoli o tym myśleć i od 2 lutego, jeśli wejdzie ustawa, ostatecznie będą takie ramy prawne krajowe, żeby można było te licencje uzyskiwać. Natomiast no, część oczywiście firm już ma te licencje, bo też musimy mieć na uwadze, że niektórzy przewoźnicy dysponują pojazdami małymi i dużymi. Więc część tych przewoźników tylko sobie rozszerzy jakby te uprawnienia na te małe pojazdy. No i myślę, że tutaj ta wiedza wśród przewoźników jest, szczególnie tych, którzy tylko tymi małymi pojazdami jeżdżą, no niekoniecznie wystarczająco duża, więc warto by było, żeby to wybrzmiało jasno, że jednak coś się zmienia, a ta zmiana ma gwarantować jakość transportu większą. Też chciałbym tutaj powiedzieć, że te licencje póki co nie będą obejmowały transportu krajowego, czyli w zmianach, które jakby Unia Europejska wymusiła na razie i wymusiła w takim tego słowa znaczeniu, że wprowadziła to na terenie całej Unii, objęto tym transport międzynarodowy, tak? Czyli nasze te przewozy krajowe mogą być objęte tylko i wyłącznie na podstawie decyzji władz krajowych. Z tego, co mi wiadomo, w projekcie ustawy nie jest to planowane. Być może dopiero analiza sytuacji z czasem spowoduje, że te przewozy będą też tym objęte. Także tutaj jest jakby taki wyjątek dla przewozów krajowych. No a przewoźnicy muszą tak naprawdę 2 dokumenty uzyskać, ponieważ w gospodarczym obrocie funkcjonują licencje, ale funkcjonują też zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. I takim pierwszym dokumentem, który musi być wydany zawsze, to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. I teraz w stosunku do tych dużych pojazdów wystarcza to, żeby wykonywać transport krajowy,
a w przypadku transportu międzynarodowego, zarówno pojazdami dużymi, jak i małymi za jakiś czas już, niedługi, bo to wchodzi od 20 maja dokładnie, jeszcze będzie potrzebna ta licencja międzynarodowa, tak? Czyli tutaj w stosunku do tych samochodów dostawczych, a w stosunku do samochodów dużych, no to te przepisy od dawna już obowiązują. Zarówno polskie, jak i unijne przepisy dotyczące norm bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza związane z wykorzystaniem transportu, zostały wdrożone w trosce nie tylko o kierowców zawodowych, lecz także z myślą o innych uczestnikach ruchu drogowego, będących często bez szans w przypadku zderzenia z pojazdem ciężarowym lub autobusem.